Szczęść Boże, Magdalena Rządy, zapraszam na prognozę pogody. Nad Wyspami Brytyjskimi, a także nad południową i wschodnią częścią Europy pole podwyższonego ciśnienia. Na pozostałym obszarze niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie niż znad Niemiec. Nad obszar kraju napływać będzie ciepła, wilgotna i chwiejna masa powietrza. Pogodnie nad północną Rosją, nad Skandynawią i nad Wyspami Brytyjskimi. Na pozostałym obszarze sporo chmur, przelotny deszcz i burze. Najchłodniej w Londynie około 13 stopni Celsjusza, a najcieplej w Atenach 28 stopni. I przechodzimy do mapy naszego kraju. Przed południem na północnym wschodzie i na zachodzie pogodnie. Na pozostałym obszarze dużo chmur z przelotnymi opadami deszczu. Po południu nadal na przeważającym obszarze będzie padać, a lokalnie mogą wystąpić burze z gradem. Więcej słońca i bez opadów od Mazur przez Mazowsze, Podlasie i Lubelszczyznę. Od 18 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 24-25 na przeważającym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunku wschodniego. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1013 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.